Proszę pamiętać o tym, że Kresy Wschodnia to jest ta specyficzna dzielnica naszego kraju, która znalazła się pod dwiema okupacjami. Najpierw to była okupacja sowiecka, później była to okupacja niemiecka. Jedna i druga była bardzo tragiczna i bardzo krwawa. Niestety po roku 1945, po zakończeniu II wojny światowej, o tej historii w ogóle nie mogliśmy mówić, ponieważ ta historia dla komunistów była niewygodna. I dopiero po roku 1989 na nowo zaczynamy odkrywać karty naszej ciężkiej historii. Myślę, że można powiedzieć, że ta historia naszych Kresów Wschodnich jest dopełnieniem historii Polski, ale i Europy, która była znaczona tymi dwoma systemami totalitarnymi. Niemieckim nazizmem i sowieckim komunizmem. Ale zacznijmy od samego początku. Czym zaczęła się ta tragedia? Ja muszę poprosić, dobrze? Wszystko zaczęło się od tego układu. Od układu Ribbentrop-Mołotow z sierpnia 1939 roku. Dlaczego taka dziwna nazwa? Nazwa pochodzi od dwóch panów, których widać na zdjęciu. Tego pana, który siedzi, to jest Joachim von Ribbentrop, minister spraw zagranicznych III Rzeszy, i tego pana po lewej stronie, to jest Wiaczesław Mołotow, minister spraw zagranicznych Związku Sowieckiego. Po prawej stronie mamy pana, który wszystkiemu patronował, czyli Józefa Stalina. Podczas tego układu Rosjanie i Niemcy postanowili, że zniszczą Polskę i podzielą ją po połowie. Poproszę kolejny slajd. Tutaj spójrzmy na mapę. Rosjanie z Niemcami dosłownie po połowie podzielili się Polską. Nasze Kresy Wschodnie przypadły Rosjanom, a nasze ziemie zachodnie Niemcom. Poproszę dalej. I tutaj mamy takie symboliczne zdjęcia. Wkroczenie Niemców do naszego kraju 1 września 1939 roku, czyli dzień wybuchu II wojny światowej. I poproszę dalej. A tu mamy 17 września 1939 roku, wkroczenie Sowietów do naszego kraju. Poproszę dalej. I taka ciekawostka związana z naszymi Kresami Wschodnimi. Co robili Rosjanie? Otóż Rosjanie nie tylko działali pod względem wojskowym, militarnym, ale zastosowali manewr, który miał na celu zniechęcić do Polaków inne narodowości żyjące na naszych Kresach Wschodnich. Dlatego na naszych Kresach Wschodnich pojawią się tego typu ulotki i plakaty, które będą nawoływać przede wszystkim Ukraińców do tego, żeby mordowali swoich polskich sąsiadów. Niejednokrotnie ta propaganda zdała egzamin. Ci Ukraińcy brali kosy, widły, siekiery i szli mordować swoich polskich sąsiadów. Miało to miejsce już w 1939 roku, w chwili wkroczenia Sowietów do naszego kraju. I proszę dalej. Także uaktywnili się komuniści. No, trzeba to powiedzieć. W dużej mierze byli to reprezentanci narodu żydowskiego, którzy mieszkali na naszych Kresach Wschodnich. Oni się wtedy uaktywnili, witali tą wyzwolicielkę, jak ją nazywali, Armię Czerwoną. Poproszę dalej. Ostatecznie Niemcy z Rosjanami podzielili się w ten sposób naszym krajem. Ta granica troszkę się zmieniła. Przesunięto granicę na wschód, na linię Bugu. 51% ostatecznie naszego terytorium wzięli Rosjanie, 49% naszego terytorium wzięli Niemcy. Poproszę dalej. Dalej, już nie będę dokładnie omawiał, bo maluchy się będą niecierpliwić. Powiem, jak wyglądała dalsze losy naszych Kresów Wschodnich po 1939 roku. Otóż Rosjanie, wkraczając na terytorium naszych Kresów Wschodnich, dokonywali gwałtów, grabieży i mordów. Terror padł tak na naszą ludność cywilną, jak i na naszych żołnierzy, którzy stacjonowali wtedy na naszych Kresach Wschodnich. A politykę niemiecką, sowiecką tamtych czasów będą symbolizowały dwa słowa. Katyń, czyli miejsce ludobójstwa, i Syberia, która w świadomości Polaków ma miejsce szczególne. Zaraz o tym dokładnie powiem. Poproszę dalej. Dobrze. Zacznę od naszych oficerów. Otóż naszych oficerów, naszych wojskowych, Rosjanie ulokowali w trzech specjalnych obozach. Obóz w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. Około 15 tysięcy osób. I taka ciekawostka dla wszystkich tutaj zgromadzonych, to obozy były zgromadzone, były ulokowane w budynkach poklasztornych. To były byłe klasztory i tam ulokowano naszych żołnierzy. Poproszę dalej. W marcu 1940 roku Rosjanie podjęli decyzję, że tych Polaków należy rozstrzelać, ponieważ są zagrożeniem dla Związku Sowieckiego. I tę decyzję podjął ten pan, który widoczny jest na zdjęciu, Avrentin Beria. Poproszę dalej.
To jest notatka sporządzona właśnie przez Berię, no, w której on sugeruje, że Polacy są zagrożeniem dla Związku Sowieckiego, musimy ich wyeliminować. Poproszę dalej. I teraz przedstawię krótko, jak Sowieci uruchamiali tę machinę zbrodni. Otóż jeńców z Kodzielska zamordowali w słynnym Lesie Katyńskim. Jeńców ze Starobielska w więzieniu NKWD w Charkowie, a jeńców z Ostaszkowa w więzieniu NKWD w Kalininie. Ale jeszcze jedna ważna rzecz, którą chciałbym zaznaczyć. To, co określamy wspólnym terminem zbrodnia katyńska, nie dotyczy wyłącznie naszych oficerów, ale także ludności cywilnej na naszych kresach wschodnich, ponieważ Rosjanie na naszych kresach wschodnich utworzyli sieć więzień NKWD, no, których celem będzie, gdzie będą przetrzymywali lokalną elitę, nauczycieli, prawników, lekarzy. I ta decyzja z marca 1940 roku miała dotyczyć również ich. Oni zostali zamordowani w Kijowie i w Mińsku. Ci z Kijowa prawdopodobnie zostali pochowani w Bykowni, ale to nie jest do dzisiaj pewne. A ci z Mińska prawdopodobnie w Kuropatach koło Mińska, ale to też nie jest pewne. Jeśli chodzi o te zbrodnie, które tutaj wymieniłem wszystkie, najlepiej znamy zbrodnie z Kalinina. Czyli tam, gdzie... Ci młodzi ludzie, już. To dla nich jest ta uroczystość. Ja nie będę dłużej o tym mówił. Powiem tylko tak na zakończenie. Żeby tu już nasi bohaterowie mogli wyjść na scenę i zapoznać nas ze swoimi prezentacjami, ze swoimi wynikami swoich prac. Chciałbym tylko powiedzieć, że raz jeszcze, jak cenna inicjatywa jest ze strony pana prezesa Kondrakiewicza. Ci młodzi ludzie powinni wiedzieć o tym, co działo się z ich krewnymi na naszych kresach wschodnich. Jak trudną, ciężką historię musieli oni przeżyć. Ważne jest to z tego względu, że większość mieszkańców ziemi świewodzińskiej są to osoby, które przybyły po II wojnie światowej w ramach tak zwanych ekspatriacji, czy raczej ekspatriacji nazywanym repatriacjami, może to jest termin niepoprawny, ponieważ oni nie wracali do ojczyzny, byli z nich wypędzani. Więc raz jeszcze gratuluję pomysłu i czekam niecierpliwie na wyniki prac tych młodych ludzi, którzy opowiedzą nam historię, tą trudną historię naszych kresów wschodnich. Ja już nie będę przedłużał, ale jestem naukowcem, więc proszę wybaczyć. Chciałem po naukowemu powiedzieć, ale tutaj mamy tych młodych ludzi i teraz oni będą do nas mówić. Dziękuję raz jeszcze i zapraszam. Dziękuję.